Jesteśmy w samym centrum Warszawy, na Placu Grzybowskim, gdzie spędzamy chyba ostatni, tak piękny dzień tej jesieni. Bo jest fantastycznie, świeci słońce, spadają liście, ostatnie liście z drzew, aura idealna. Wszyscy jesteśmy radośni, szczęśliwi, tym bardziej, że cel jest też szczytny, ponieważ zbieramy na wychowanków domu dziecka. Proszę o pierwszy kadr. Uważajcie na ramię, uwaga. Dobrze, z tyłu nikogo nie ma. Realizujemy film, który ma zachęcić Polaków do wzięcia udziału w akcji PKO Banku Polskiego Pomaganie przez zbliżanie, a ta akcja z kolei ma na celu wspomożenie dzieci z domów dziecka. Tak jest, zadbanie o to, by pomóc im na starcie w dorosłe życie. Robimy to razem z Maciejem Kurzajewskim, najprzystojniejszym polskim prowadzącym, zaraz po Tomaszu Kamelu. Mam dzisiaj przyjemność i honor ogromny współpracować na planie z Maćkiem Musiałem. Wielka przyszłość polskiej sceny teatralnej, ale przede wszystkim kina i telewizji. Trudno, żeby mnie coś w nim irytowało. Jedno, na co zwróciłem uwagę, że bardzo często poprawia włosy. I uwaga, 3, 2, 1, akcja! Najczęściej zadawane dzisiaj pytanie brzmi, czego życzyłbym wychowankom domów dziecka w starcie w dorosłość. Ja życzyłbym wiary w siebie, życzyłbym miłości, wykształcenia, które może im dać dobrą przyszłość, ale przede wszystkim chyba ludzkiej życzliwości. Dobrych ludzi dookoła, sił do wstawania codziennie rano z łóżka, walki o marzenia, marzeń, odwagi do marzeń i rozpoznania tego, co jest ich największą pasją, każdego z nas. Bo to niezależnie kim jesteśmy, to odnalezienie tego, co się kocha robić w życiu, myślę, jest ważne. I do